Firma Crestwil produkuje komponenty z tworzyw sztucznych dla dużych koncernów i dodatkowo produkujemy systemy mocowania szyn na rynek polski i na rynki zagraniczne. Oczywiście cały czas myślimy o rozwoju firmy, czyli o budowie kolejnych hal, zwiększaniu parku maszynowego i o kolejnym zwiększaniu zatrudnienia, ale również myślimy o ekspansji zagranicznej. Plastwil, który Izabela Wałkowska przejęła od rodziców w 2010 roku, zatrudnia obecnie 450 pracowników i to im, jak podkreśla prezes, firma zawdzięcza swój sukces. Od czasu przejęcia sterów udało jej się podwoić park maszynowy, a obroty firmy potroić. Plastwil współpracuje również z wieloma jednostkami naukowo-badawczymi w kraju. Firma od lat otrzymuje wiele nagród i wyróżnień, w tym większość regionalnych. Teraz jej właścicielka została uznana przez czytelników Pulsu Biznesu kobietą roku 2015 w kategorii przedsiębiorczość.